tutaj przyjechałam razem z kolegą z Tomaszem Opalińskim. Reprezentujemy firmę Green Operator, która w 2014 roku podpisała umowę w konsekwencji wyboru oferty jako najkorzystniejsza w trybie przetargu nieograniczonego na wybudowanie i operowanie nadburzeńską szerokopasmową siecią dystrybucyjną. W grudniu 2014 roku podpisaliśmy umowę, której liderem jest gmina Groficzyn. Jest to projekt realizowany w partnerstwie 13 gmin. Wśród partnerów jest również gmina Ciechanowiec. Projekt został zrealizowany w założonym terminie i z końcem ubiegłego roku sieć została odebrana i oddana do użytkowania. Tym samym została przekazana naszej spółce, czyli Green Operator, do kolejnego etapu po wybudowaniu, czyli do operowania. Sieć składa się z kilku elementów. Jeden z nich to jest światłowód, czyli składa się, zajmuje cała sieć na obrębie tych 13 partnerów ponad prawie 500 km, 483 km, z czego na terenie państwa gminy, czyli gminy Ciechanowiec, jest ponad 48 km światłowodu. Sieć nadburzańska to również 100 węzłów aktywnych, z czego 12 węzłów jest na terenie państwa gminy. 387 punktów PIAP, są to punkty publicznego dostępu do internetu. 36 punktów PIAP znajduje się na terenie państwa gminy, gminy Ciechanowiec. W miejscach, zostały one zlokalizowane w miejscach wskazanych przez partnera projektu, przez gminę Ciechanowiec. Sieć obecnie jest gotowa do użytku. Po co jest ta sieć? Zapewne Państwo się zastanawiają. Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi rejestr miejsc o ograniczonych, takich białych plam, o ograniczonych bądź zupełnie pozbawionych dostępu do internetu. Generalnie celem, między innymi jednym z celów tutaj Unii Europejskiej, jest umożliwienie zrównoważonego, jednolitego dostępu do internetu dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Takie sieci powstały już w innych województwach. Mamy sieć śląską, sieć podlaską, wielkopolską, mazowiecką. Te sieci właśnie, to są sieci tak zwane szkieletowe, które powstały po to, żeby zwiększyć dostęp do usług internetowych dla mieszkańców, dla przedsiębiorców na terenie, na którym ta sieć się znajduje. My, jako Green Operator, możemy świadczyć usługi związane z tą siecią, natomiast operatorem hurtowym. Niestety nie możemy świadczyć usług pojedynczym mieszkańcom, gdyż tego zabrania nam podpisana umowa. W obecnej chwili sieć jest gotowa do użytku i tak jakby czekamy, czy też jesteśmy gotowi na przyjęcie zainteresowanych firm, które będą chciały świadczyć usługi dla Państwa. Mamy już pierwsze zapytania. Wiemy, że interesują się tą siecią firmy. Mamy zapytania od firmy chociażby Orange. Pytają też o tę sieć inne firmy telekomunikacyjne. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Nie wiem, jeśli macie Państwo jakieś pytania, my chętnie na nie odpowiemy. Ja jeszcze może powiem chwilkę o kolejnym programie, który tak jakby bardziej trafi pod strzechy. Jest to program operacyjny Polski Cyfrowej. Obecnie trwa konkurs, został on przedłużony. Oferty miały zostać złożone, wnioski miały zostać złożone do końca stycznia. Ten konkurs został przedłużony do połowy lutego. Wiem, że jest firma. My niestety, znowu, jako operator taki kluczowy, nie możemy składać wniosku na kolejny taki projekt, tak zwaną trzecią milę. Jest firma, która jest zainteresowana tutaj Państwa obszarem. Ona teraz sobie to wszystko liczy, trwają analizy, trwają wyliczenia i prawdopodobnie zostanie, jeżeli to się okaże, że to wszystko jest ekonomicznie uzasadnione i że dzięki temu dofinansowaniu to przedsięwzięcie ma rację bytu, to ta firma będzie składała wniosek, dzięki któremu będzie można dostarczyć internet, kupując go na przykład od spółki Green Operator, dostarczyć usługi internetowe do pojedynczych odbiorców światłowodem na terenie
na terenie gminy. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo prosimy. Mam nadzieję, że będziemy mieli udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do Państwa w związku z... Pan Malinowski, bardzo proszę. Może ja fachowymi zwrotami nie będę urzędował, bo jestem laikiem, natomiast mam pytanie. Na terenie naszej gminy zostało zamontowanych 30 parę urządzeń nadawczych. Rozumiem, że będą to urządzenia, które będą przesyłać drogoradiowo impulsy. W jakiej odległości od tego urządzenia będzie przekazywane? Odległość jest różna, to działa do jednej chwili. Są miejsca, że działa nawet do 2-3 km, a są miejsca, że działa na kilkaset metrów. Tak? To też zależy, czy to jest odbiornik, urządzenie w budynku, to już nie będzie takie. Może nie być zasięgu, tak? Jeżeli będzie. Zależy, jakie są odbicia, od wielu takich czynników to zależy, to jest radny. To może być, to może być. Czy są inne pytania? Proszę pan Krzysztof Dobrzyk. Ja mam pytanie dotyczące technicznej strony użytkowania tej infrastruktury wybudowanej teraz w kontekście odbiorcy indywidualnego, który jeśli Państwo podpiszecie umowę z firmą, która będzie dostarczać indywidualnym odbiorcom, to w jaki sposób to się będzie odbywało? Czy na zasadzie bezprzewodowego przesyłu, oczywiście nie mówimy o prędkościach 512 kilobitów, bo to nie ma o czym mówić, czy na przykład poprzez spięcie z tą infrastrukturą, na przykład Orange, czy na zasadzie budowy nowych łączeń indywidualnych odbiorców tylko w celach przesyłu internetu? Bo to jest taki temat, o którym na razie nie wiemy chyba nic. To będzie gestii operatora, który będzie to operował, tak? Możliwości będzie miał albo dojście do Państwa Rady, tak? Może wykorzystać naszą infrastrukturę, czyli maszkę, powiesić swoje urządzenia radiowe, odebrać od nas sygnał, tak? Dużo szafek zewnętrznych, które są ustawione. Tam wszędzie są urządzenia aktywne, tak? Może się to przedłużyć, może dokopać kabel, może to jest skrętka, tak? I jeżeli to będzie niedaleko na przykład węzła aktywnego, czy zrobić kawałek światłowodu, dobudować i zrobić swój jakiś punkt dystrybucyjny i rozprowadzić go już po powierzchniach podwodowych, tak? To, że tutaj też no właśnie ten program POPC, jeżeli by doszło do skutku, no to on by tutaj wiele rozwiązał, bo tam są podane ściśle lokalizacje, do których możecie fizycznie pod urodzeniem doprowadzony światłowo i gotowy do korzystania. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania? Bardzo proszę. Ja mam pytanie o decyzję prędkości tego internetu. Bo to słuchaj, że odnaleźli to z prędkością 512 km. Te darmowe punkty z taką prędkością by wam chodziły, bo tak musi być. Natomiast prędkość, że tak powiem, będzie nieograniczona. Kwestia, jaką pan sobie zamówi, to tak jak mówię, to będzie operator, którego będzie sobie można zamówić. I on taką prędkość zostanie przydzielona, jaką pan proszę o spokój. Tak, w zasadzie tak jak jest w orężu. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o te publiczne punkty dostępu, czyli fiaty, one nie mogą mieć większej prędkości niż 512, bo takie ograniczenia nakłada Urząd Komunikacji Elektronicznej. Także to jest ściśle określona decyzja i ściśle są ustalone warunki. To jest ograniczony dostęp, czyli on będzie trwał na przykład do godziny, będzie przerwa, później będzie można z tego skorzystać ponownie na zasadach określonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Natomiast te fiaty są umieszczone na świetlicach, szkołach, na OSP, w takich miejscach, w których przebywają dzieci, młodzież, będziecie Państwo przebywać, żeby w tym właśnie miejscu udostępnić czy umożliwić dostęp do internetu darmowe. To jeszcze jedno pytanie. Ja jestem dyrektorem jednej z największych instytucji budżetowych w mieście. To jest szkoła licząca ponad 700 uczniów i jest oddalona od punktu dostępu 400 metrów. Tak gdzieś około. Wobec tego proszę powiedzieć, jakie ja powinien poczynić starania teraz i jakie podjąć działania, by mieć darmowy dostęp do internetu. Darmowy dostęp do internetu. Tak. Z tego projektu. Darmowy
Darmowy dostęp do internetu będzie Pan miał dostępny tylko dzięki temu punktowi PIAP. No właśnie, ograniczone. Rozumiem, ale jakie powinien poczynić teraz starania, by mieć, żeby uzyskać ten dostęp? Żeby skorzystać z tego dostępu. Po pierwsze gmina, każda z gmin, która wzięła udział w projekcie, musi otrzymać decyzją wydane warunki korzystania z tego punktu PIAP. Na dzień dzisiejszy my udostępniamy sygnał testowy do styku urządzeń PIAP. Każdy, kto chce uzyskać taki dostęp testowy, może się zgłaszać do nas i otrzyma hasło. Hasło takie dostępowe, żeby mógł skorzystać i sprawdzić, czy sygnał i czy dostęp do internetu z tego urządzenia PIAP jest. Natomiast później, jak już każda z gmin dostanie taką decyzję z UKE, tam będą określone warunki, jak z tego darmowego internetu każdy mieszkaniec, turysta, przejezdny może skorzystać. A jeśli ten sygnał nie będzie docierał do mojej instytucji, to w związku z tym sam powinien uczynić? No tutaj pozostaje tylko przemieścić się w obręb działania PIAP-a. Na szkole to nie jest też rozwiązanie, bo to jest, mówię, to będzie rozwiązane i będzie rozłączane, tak? Nie, to w ogóle mnie nie zadawała, super. To nie jest w mojej ocenie to projekt jest troszeczkę, no mija się z celem. Proszę Państwa, macie Państwo bardzo nowoczesną sieć, opartą o najnowocześniejsze i dostępne na rynku technologie. I teraz jak przyjdą firmy, które będą zainteresowane świadczeniem dla Państwa usług, to nie będziecie Państwo już mieli problemu z internetem, że ktoś nie łączy, że to słabo działa. Tak jak do tej pory docierają do nas sygnały, dzwonią do nas mieszkańcy gmin z tego partnerstwa i proszą o dostęp. My chętnie byśmy ten dostęp dali, tyle że nas umowa ogranicza, a właściwie zabrania nam podłączania do sieci internet pojedynczych mieszkańców. Czyli jest to też taki impuls do rozwoju przedsiębiorczości na Państwa terenie. Czyli osoba, czy też firma prowadząca działalność, która na podstawie wpisu, a to nie jest problematyczne, stanie się przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, może dla Państwa te usługi świadczyć, wykupując sobie od nas poszczególne opcje, nie wiem, dzierżawę, włókienka, tych możliwości jest kilka, i dotrzeć do Państwa z bardzo dobrej jakości internetem. Ja w tej chwili mam bardzo dobrą jakość internetu, nie narzekam, nie pracuję zbyt dużo, ale tutaj oceniam ten cały projekt, wysokość kosztów realizacji tej inwestycji. I teraz, jeśli słyszę, w jakim zakresie ma być to funkcjonowanie, kto ma do tego dostęp, niewielu mieszkańców, to uważam, że ta inwestycja nie była trafiona. I teraz musimy poczynić kolejne starania, wyłożyć kolejne fundusze, żeby doprowadzić ten dostęp do innych instytucji mieszkańców, więc troszeczkę tutaj mi się pani wiem. Może wyjaśnię, proszę bardzo. Myślę, że ciągle nie wiem, o czym rozmawiamy. Jak już o czym rozmawiamy, ja wiem. Proszę Państwa, fakt, że wszyscy, którzy mogli, których było na to stać, taki internet założyli, mówimy o Śląsku, mówimy o okolicach Warszawy, jeśli chodzi o tak zwaną prowincję, jest to zjawisko jeszcze ciągle bardzo niewielkie w skali kraju, bo na wschodzie jesteśmy jedyną wyspą, tak? Bo nie można porównywać naszej sieci do sieci Polski Wschodniej, ta, która była w całym województwie robiona, która raz ma wielokrotnie mniejszą przepustowość i dociera tylko do jednego punktu w każdej gminy. Tak naprawdę nie chcę tego komentować, ale takie są fakty. My mamy to rozprowadzone. Nie było takiej możliwości, żeby pociągnąć ten projekt dalej. Wszystkie projekty dotyczące internetu są podzielone albo na szkielet, czyli rozprowadzenie głównych tych przewodów, że tak powiem, albo na ostatnią milę. Ostatniej mili, czyli podłączeń do ludzi, nie można zrobić, nie mając szkieletu. Więc to było niestety w pierwszy. Teraz dopiero można to rozprowadzić. Jeśli chodzi o PIAP-y, czyli te punkty dostępu darmowego. Na dzień dzisiejszy, tak jak Państwo mówią, prawo mówi, że tylko do 512 kilo. To się zmieniło, bo jeszcze jak zaczynaliśmy projekt, było 266, tak. I to na pewno będzie się dalej zmieniać, ale to już jest ustawa
dyrygowana nie od nas, tylko z Brukseli, która mówi, jaka prędkość jest dozwolona za darmo. I tak czy inaczej, ani my, urząd, ani żadna ze szkół z takiego piapu korzystać na co dzień nie będzie, bo nam potrzebne są o wiele, wiele większe szybkości i my potrzebujemy stałego łącza, które nas połączy na szybkościach, już w tej chwili zaraz to będzie w granicach 100 mega, a nie pół, tak jak w tym jest. Także piapy tak naprawdę są do takiego doraźnego wykorzystywania przez turystów, przez miejscowych, jeśli tam mają ten swój sprzęt, albo przyjdą, bo w tej chwili wiadomo, że to można z jakimś sprzętem przenośnym do takiego miejsca się zbliżyć. Jaki jest w tej chwili promień zasięgu takiego piapu? Od kilkudziesięciu do nawet 3 kilometrów. Do 2-3. To jeszcze o to pytał pan Antoni. To, panie Antoni, to nie znaczy, że wy nie będziecie tam podłączeni. Będziecie, każdy będzie mógł być podłączony. Przestało działać. Ale chyba już zaczyna znowu. Tak, bo jeszcze nie podłączone do mnie. Z rozmów z Państwem wiem, że to, co jest w tej chwili składany, ten wniosek przygotowywany, polegać to będzie na tym, że ta firma, która dostanie to dofinansowanie, mam nadzieję, że dostanie, ponieważ terenów takich jak nasz, przygotowywanych do rozprowadzenia dalej, jest bardzo niewiele. W związku z tym tutaj są niewielkie szanse, to będą tylko duże miasta, gdzie ewentualnie już sieć jest i takie obszary jak nasz w całym kraju. Firma wykona plan przeprowadzenia już światłowodów przez wszystkie miejscowości. Oczywiście nikomu nie można narzucić, nikomu nie można na podwórko wprowadzić internetu, powiedzieć, że ty masz używać, masz za to płacić. Natomiast koło płotu, koło każdego, ten światłowód już teraz będzie rozprowadzony. I w dowolnym momencie każdy będzie mógł podpisać umowę i wziąć takiej szybkości internet, jaki jest mu potrzebny i na jakiego stać. Czy bardzo szybki, jeśli rzeczywiście ma jakieś przedsiębiorstwo, które tego wymaga, czy wolniejszy, który jest zawsze tańszy. A tutaj no niestety nie było takiej możliwości, żeby do tego projektu dołączyć ostatnią milę. Tak to jest w tych projektach, tych unijnych, zresztą nie tylko unijnych, podzielone, że jest precyzyjnie, dajemy pieniądze na to, dostajemy pieniądze na to i na nic więcej. I albo się łapiemy i bierzemy te pieniądze, albo czekamy, patrzymy i nie wezmą. Na pewno było to wielkie ryzyko, bo sam fakt doprowadzenia tego do końca to wręcz jest cudem. Dlatego, że papierologia trwała dobre 5 lat. A roboty ruszyły tak naprawdę dopiero wiosną minionego roku. I to, co miało być rozłożone na kilka lat, zostało zrobione w cały rok. Dziękuję. Dziękuję. No, pan Krzysztof, proszę. Z tego, co widać, ta sytuacja już w tym internecie pomału się zaczyna klarować. Czyli finał jest niej jakby przewidziany już niedługo. Państwo określają to na jaki czas? Na miesiąc, dwa, pół roku? Proszę Państwa. To tak jak ten internet, co 15 minut się wyłącza. Nie, chyba do godziny. Proszę Państwa, my mamy sieć gotową do świadczenia usług. Ona działa, została odebrana. Teraz czekamy na potencjalnych operatorów hurtowych, którzy będą zainteresowani świadczeniem usług dla mieszkańców czy przedsiębiorców działających na terenie gmin, które zostały, na których ta sieć szkieletowa została wybudowana. I czy już się zgłosili jacyś operatorzy? Jeden, tak, mamy, tak, Wielki, Brańsk, Krawiecki. Brańsk to nie jest operator. Brańsk to jest gmina. Pan pytał, czy się zgłosili operatorzy, tak, do obsługi. Tak, lokalni operatorzy. Między innymi w Brańsku, między innymi w Mielniku, firmy, tak, które chcą, one są zainteresowane naszymi. Ale sentencja pytania była inna pana. Teraz może nie zmienia. Nie, pan Krzysztof myślał, czy to operator będzie Orange, tam się patrzy, jakieś takie. Proszę Państwa, to może być Orange. To może być Orange. I pan pyta, czy się zgłosiła jakaś firma do obsługi tego.
no nie do obsługi, tylko do dostarczania sygnału. Tak. Mamy zapytanie, pytają nas, co mamy, na jakim terenie, jakie usługi mogą od nas wziąć. Więc już pierwsze informacje do takiego operatora poszły, tak? Bo do czego zmierzam? Ja reprezentuję akurat miejsce zamieszkania, gdzie jest duże skupisko mieszkańców. No to tym lepiej dla tego operatora, jest, tak? Jest cztery bloki, ale to nie wszystko, bo tam, w tej chwili tam jest telewizja kablowa. I dostarczamy też jest światło dowodem i tego. I teraz tak, mam pytanie. Do kogo prezes spółdzielni ma się w tej chwili zwracać, żeby skorzystać z tego internetu? Do państwa, do Brańska czy do Mielnicy? Proszę pana, jeżeli ten prezes spółdzielni również jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność gospodarczą spółdzielnia i jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, to do nas może się zgłosić. Ale nie jest, nie może się do nas zgłosić, bo my nie możemy mu udzielić takiej usługi. Możemy udzielić takiej usługi innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnym. Do kogo ma się zgłosić? Do nas się musi ktoś zgłosić, czyli nie wiem, musi wzbudzić taką potrzebę, na przykład prezes spółdzielni może się zgłosić do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Ja podaję przykład Orange, ale macie państwo pewnie lokalnych swoich przedsiębiorców, którzy nie wiem, sprzedają internet i być może będą zainteresowani naszymi usługami, bo będzie lepsza jakość, może otrzymają konkurencyjniejsze ceny. Dobrze, dziękuję. Pan radny Winarz. Ja chciałbym zapytać, czy pani mówi, że szybkość tego 512 kilo, tak? Tego bezpłatnego. Chyba, że przy elektryce mogę zrobić, że macie umowę, prawda? I czy ja mogę wtedy, jak ja mam internet, mogę u niej uzyskać większą przepustowość? Tak, oczywiście. Tylko, że nie jest tego termowe, to znaczy nie jest ten piatek. Ja, to są jego termowe, tak? Dobrze, jeszcze jedno pytanie, pan radny Kost, proszę. Te pytania padają, pani wymienia się z odpowiedziami. A czy nie powinniście państwo ogłosić przetarg na obsługę tego internetu? Wtedy by był termin zapytań i odpowiedzi na to. To byłoby chyba najbardziej rozsądne, tak pani mówi. Pytają, my odpowiadamy czy nie. Powinno być to w formie przetargu, jak się wszystko odbywa, że do kiedy zapytania, odpowiedzi, wtedy operator który da najlepsze terytorium na danym terenie. Coś takiego chyba jakieś przejście. Proszę pana, to nie jest objęte żadną procedurą przetargową, tylko tu obowiązują zasady wolnego rynku. My informujemy, że jesteśmy, my informujemy, kim jesteśmy, co mamy, jakie możemy świadczyć usługi, dla jakich operatorów. Warunki, na jakich możemy to świadczyć, są ściśle określone, bo to jest regulowane. Mamy ściśle wydane warunki przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, gdzie jest zatwierdzony cennik przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. To nie jest tak, że my tak jakby czekamy na ofertę, która nie wiem, będzie najtańsza, tylko po prostu ten dostęp jest wolnorynkowy. Natomiast ceny są ściśle regulowane. Jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo, był pierwszy pan radny Koc. Ja mam jeszcze takie pytanie, no może niekoniecznie tak musi być, ale co będzie? I jeśli no, każdy, kto chce coś kupić, założyć, pierwsze bada rynek i nie znajdzie tylu chętnych, żeby sprzedawać ten internet mieszkańcom i taka firma na terenie Ciechanowca żadna nie będzie. Wówczas co z tym wyjdzie? Proszę pana, to jest niestety nie do nas pytanie, natomiast my jako operator musimy zrobić wszystko, żeby mieć klientów, dlatego że my musimy tę sieć utrzymać. Ta sieć nas kosztuje, nawet jak nie ma klientów, dlatego że musimy płacić bardzo wysokie, ponosić wysokie koszty działania chociażby tych piaków. Są dwa centra zarządzania siecią, więc to wszystko trzeba po pierwsze serwisować, po drugie trzeba ponosić koszty energii elektrycznej, koszty serwisu, także nam i nam za to nikt nie płaci. Jeżeli nie mam klienta, to firma nie zarabia, więc celem oczywiście jest pozyskać jak największą liczbę operatorów hurtowych, która po pierwsze zaspokoi potrzeby, podstawowe koszty, stałe koszty działania sieci, a przedsiębiorstwo funkcjonuje po to, żeby zarabiać. Także my nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby nikomu nie powiedzieć o tej sieci, żeby ją zamknąć na klucz, bo nawet jak ona jest zamknięta na klucz, to ona nas bardzo dużo kosztuje.
Dziękuję, pan burmistrz, proszę. Proszę państwa, jeśli chodzi o rozprowadzenie tego, to czy są już gotowi, gotowe firmy, które chciałyby to przejąć, czy jeszcze nie? W przypadku bloków myślę, że nie ma najmniejszego problemu, żeby to przejmować natychmiast, bo wiadomo, że tam odbiorców jest bardzo dużo, a kwestia podłączenia jest symboliczna. Natomiast jeśli chodzi o podłączenie ulic, domów pojedynczych, miejscowości na terenie naszej gminy, dla nas niezmiernie ważny będzie ten projekt, do którego ta firma, wiem dobrze, zaprzyjaźniona z green operatorem, będzie się ubiegać, bo wtedy mamy dodatkową obniżkę kosztów. W tym momencie światłowody pójdą już wzdłuż domu i wtedy już kosztów przyłączenia praktycznie nie będzie. To będzie tylko symboliczne przyknięcie. W związku z tym przeprowadzenie tego projektu jest w tym momencie dla nas kluczowe. I w tym momencie będzie można dopiero, jeśli coś takiego będzie, to myślę, że nikt inny Orange z największą chęcią to przejmie i korzysta. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o tak gęste skupiska jak bloki, to na pewno też ta firma, która w tej chwili świadczy nam usługi, będzie na pewno zainteresowana, żeby puścić przez to zarówno telewizję kablową, jak i internet. Dziękuję. Dziękuję. Czy mamy Krzysztof zgadać? Tak, proszę bardzo. Jak będzie dbał odbiorca o koszty podłączenia do internetu i o kosztach usługi, to może być rozmawiać z operatorem. Tak, tak. I pan Krzysztof Pęczyk. Jeszcze jedno takie pytanie króciutkie, techniczne. Nie wiem, czy państwo będziecie w stanie odpowiedzieć, ale czy w przypadku uruchomienia ewentualnie tej nowej sieci takiej, która dotrze do domów, czy będzie możliwe, że dostawca usług będzie sprzedawał tylko internet już nie, bez konieczności na przykład utrzymania dodatkowo łącza telefonicznego, tak jak jest u obecnych operatorów telefonicznych. Czyli to ewentualnie umożliwi rozdzielenie tego, bo wiem, że wiele ludzi płaci za telefon tylko po to, żeby dostać do internetu, a zupełnie nie korzysta z telefonu. Nie, nie, niezależnie zupełnie. To jest powiedzmy 30 zł dodatkowo co najmniej. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja myślę, że na tym zakończymy zadawanie pytań i sądzę, panie burmistrzu, że by rozwiązać te wszystkie wątpliwości, to Urząd Miejski powinien przygotować pogłówkę informacji na piśmie. W związku z tym tutaj przy współpracy z państwem umieścić na portalu miejskim, jak też na tradycji ogłoszeń, by wszyscy mieszkańcy gminy mieli możliwość zapoznania się i też uzyskania informacji na temat możliwości korzystania z tej sieci. Dziękuję państwu bardzo za uwagę i wystąpię. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do rozporządzenia nr 97/15 z dnia 12 listopada 2015 roku z uwzględnieniem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Siemowice na lata 2016-30 przyjęto.